Skrzyżowanie ulic Wolności i Kondratowicza nie jest miejscem bezpiecznym. Dochodziło tu do licznych wypadków drogowych, często z udziałem pieszych. Nie jeden z nich zakończył się tragicznie. To nie jest bezpieczne. Jest bardzo dużo wypadków tu jest. W zeszłym roku były 2 albo 3 tu wypadki śmiertelne. Także, że no ale no światła są już teraz, no jest o wiele lepiej niż było. Wkrótce będzie jeszcze lepiej. Skrzyżowanie zostanie bowiem przebudowane. Umowę w tej sprawie podpisał Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej. Zmieni się geometria jezdni, ale w nieznaczny sposób, to znaczy poszerzy się prawoskręt z ulicy Wolności w Kondratowicza. Poszerzony zostanie jak gdyby o jeden pas. A poza tym zostanie wyrównana nawierzchnia, przebudowana trochę podbudowa. Tam są takie trudne miejsca, które powodują takie różne no, odgłosy dla mieszkańców niepotrzebne. Natomiast zasadniczo zmieni się sygnalizacja. W dzisiejszej sygnalizacji stałoczasowej zrobimy sygnalizację zmiennoczasową, która będzie liczyła pojazdy na skrzyżowaniu. Poza tym na obu ulicach powstaną osobne pasy do lewoskrętów z bezkolizyjną sygnalizacją, a na środku ulicy Wolności z obu stron skrzyżowania powstaną wysepki dla pieszych. Plan budowy został już przekazany wykonawcy. Prace mają ruszyć, jak tylko zmieni się aura i zakończyć najdalej do 15 maja. Przebudowa skrzyżowania wiązać się będzie jednak z utrudnieniami w ruchu. Będziemy starać się zamykać połówkowo, czyli będą utrudnienia takie, jak były przy przebudowie torowiska. W jednym przypadku będzie troszkę inaczej. Właśnie też tak było z torowiskiem, że zamkniemy wylot z ulicy Myśliwskiej i to będzie dość poważne utrudnienie, bo tamtędy idzie ten ruch, który omija ulicę Knurowską. Natomiast to będzie kwestia 2 tygodni i też sobie z tym poradzimy. Mamy doświadczenie przy przebudowie linii tramwajowej, że po prostu to się da zrobić. Przebudowa skrzyżowania ulic Wolności i Kondratowicza ma kosztować ponad 2 miliony złotych. 85% kwoty udało się pozyskać w formie dofinansowania ze środków unijnych.